Dziękuję panu posłowi. Pani posłanka Zdzisława Janowska, SDPR. Panie marszałku, panowie ministrowie, Wysoki Sejmie. Chciałabym zapytać o trzy kwestie. Otóż pan premier mówił o tym, co otrzymają ewentualnie poszkodowani. Czas będzie biegł. Ja cofnę się do sytuacji przedpowodziowej. O zaniedbaniach przedstawicieli rządu w terenie i przedstawicieli instytucji rządowych. O zaniedbaniach, które sięgają kilkudziesięciu ostatnich lat, a na pewno 20 lat ostatnich również. W związku z tym mieliśmy sytuację taką, że ludzie zostawieni byli sami sobie. Myśmy z telewizji słyszeli, że jesteśmy sami, prosimy o pomoc. Były telefony do telewizji z prośbą o ratunek. Przedstawiciele rządu nie spełnili swoich obowiązków. Stąd też zapytuję pierwsze pytanie. Jakie konsekwencje spotkają tych, którzy zaniedbali? Ja pamiętam pana słowa, kiedy pan zjawił się i powiedział, tutaj nikogo nie ma. Co tu się dzieje? Dotyczy to Krakowa. A więc wojewody krakowskiego, który nie przygotował planu zabezpieczenia powodziowego, antypowodziowego. Następna kwestia. Będziemy debatować nad pakietem ustaw antypowodziowych. W związku z tym chciałam prosić o uszczegółowienie, co tam się będzie znajdowało. Czy będzie wreszcie wprowadzony zakaz budowy na terenach zalewanych i ograniczeniach w inwestycji i spowodujemy, ażeby ci deweloperzy nie kusili władców gminy, że będą właśnie nad rzeką, która jest niebezpieczna, budować kolejne segmenty. I trzecia kwestia. Kiedy z rezerwy budżetowej pójdą dodatkowe środki, które wspomogą ludzi i wspomogą majątek samorządowy, bo przecież poszkodowani są ubezpieczeni, to są bardzo niewielkie sumy, które wpłyną do nich. Przedsiębiorstwo 9 tysięcy, gospodarstwo 6 tysięcy. Majątek samorządowy jest w ogóle inaczej ubezpieczony albo w ogóle. W związku z tym, o czym będziemy debatować i czy przewidujemy na rezerwę budżetową w tym celu. Również nie dokończył pan kwestii, będziemy starać się o środki unijne, ale możemy je dostać tylko w bardzo niewielkim procencie. Nam są potrzebne olbrzymie sumy i w związku z tym bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani poseł. Pan poseł Wojciech Mojżesowicz, poseł niezrzeszony.